Mimo wielu świetnych spraw, które są warte naśladowania, jest tu też cała masa różnych aspektów, które denerwują i nie wydaje mi się, żeby można było się do nich przyzwyczaić. Przynajmniej mi się nie udało na przestrzeni lat. Dziś opowiem wam o szwedzkich absurdach, które drażnią i irytują w codziennym życiu w tym kraju. Zapraszam na rzeczy, które denerwują w Szwecji. Nie taka Szwecja amerykańska, jak się maluje. Znajdziesz tu całą masę drażniąco-irytujących rzeczy, które w Polsce by nie przeszły, a tu są standardem. I tak weźmy na przykład system pocztowy. Poczta w Szwecji jest strasznie powolna i często zawodna. To wszystko są pomylone listy, które listonosz włożył na odwal, a nie chciało mu się pójść tam, gdzie powinien. Przesyłki docierają zwykle z opóźnieniem, a śledzenie paczek bywa sporym problemem. Często przesyłki giną bez śladu w czeluściach PostNord. I nie mówię tu tylko o listach. Posłużę się przykładem mojej przyjaciółki, której zniknęło biurko wysłane ze sklepu w innym mieście. Nie bez powodu w trakcie debaty nad składowaniem odpadów radioaktywnych padł publicznie żart propozycja, aby wysłać je PostNordem i po prostu zniknął, a wraz z tym i cały problem. Smutne, ale prawdziwe. Poczta działa tragicznie. Firmy kurierskie wypadają nieco lepiej, ale problemem staje się odbiór paczek. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do dostawy pod drzwi lub najbliższego paczkomatu. Abyście lepiej docenili ten luksus, powiem wam, że tutaj paczkę odbiera się w punkcie danej firmy. I może nie byłoby to takie złe, gdyby nie fakt, że punkty czynne są krótko, często maksymalnie do godziny 19 tylko, co jest problematyczne dla osób pracujących. Inną sprawą jest ilość tych punktów, a co za tym idzie odległość. Dla przykładu, mieszkając w Sztokholmie i chcąc odebrać paczkę wysłaną UPS, muszę specjalnie pofatygować się 8-kilometrową wycieczką do innej dzielnicy. Totalna bzdura, bo płacisz za dostawę pod swój adres przecież. Nawet drobniejsze przesyłki nie są dostarczane do rąk własnych, bo leniwemu kurierowi łatwiej jest kliknąć w systemie, że nie było cię w domu. Masakra jakaś. Jeszcze gorszy jest fakt, że nagminnie nie dostaje się powiadomienia o fakcie dotarcia przesyłki do punktu. I tu mówię o stolicy, więc strach myśleć, jak to wygląda na prowincji. Jeśli interesują cię poruszane tu tematy, zachęcam do zasubskrybowania kanału, by być na bieżąco z nowymi materiałami pojawiającymi się na kanale. Oceniając film czy komentując możesz realnie pomóc w rozwoju kanału, do czego bardzo zachęcam. Ale wróćmy do tematu odcinka. Szwedzi są bardzo zamknięci i trudno nawiązać z nimi bliższe znajomości. Nie są też fanami małych rozmów i wolą unikać niepotrzebnych konwersacji. Szwedzi często unikają bezpośredniego kontaktu wzrokowego, co może być odbierane jako nieuprzejmość. Trudno się z nimi rozmawia i nie z racji języka, a z powodu ich tak zwanej poprawności. Mam tu na myśli fakt, że Szwedzi mówią to, co wypada powiedzieć, myślą coś zupełnie innego, a jedynie w gronie najbliższych osób wypowiadają się bardziej szczerze. Od lat słyną ze swojej podwójnej moralności. Powszechne są sytuacje, gdy Szwed żarliwie dziękuje za, powiedzmy, sprzątanie jego zapuszczonego i zasyfionego mieszkania, a po chwili dzwoni do firmy i narzeka, że pani X coś pominęła lub nie dopatrzyła i sobie nie życzy, żeby ona akurat przyszła sprzątać jego bajzel za tydzień. Mega drażniące jest też ich niezdecydowanie i to w bardzo wielu aspektach życia codziennego. Wynika z tego inna irytująca sprawa. Mam tu na myśli bardzo wąski asortyment produktów dostępnych na sklepowych półkach. Poczynając od produktów spożywczych, a kończąc na, powiedzmy, materiałach budowlanych. Szwed, mając wybrać między trzema produktami, stoi i zastanawia się bardzo długo. Osobiście uważam, że gdyby Szwedom dać tak szeroki wybór, jak mamy w Polsce, w każdej dziedzinie, to w sklepach panowałby ogromny ścisk i nikogo przy kasach jednocześnie. Mimo tego bardzo często zobaczysz tu kolejki w sklepach. Obsługa jest tak ociężała i powolna, że wystarczy dołożyć marudzącego kupującego, na przykład bo myślał, że to mniej kosztuje albo coś mu nie pasuje, i mamy kilkunastoosobową kolejkę przy kasie w supermarkecie. Nie do wyobrażenia w Polsce. W popularnych fast foodach zdążysz zapomnieć, co zamówiłeś, zanim to odbierzesz. Czekając na zamówienie, podziwiasz otaczający cię syf i brud. Po 20 minutach czekania w półpustym lokalu na szejka masz ochotę wyjść. I nie trzeba tu białej rękawiczki czy Magdy Gessler. Idąc, przyklejasz się do podłogi. Obrzydliwe. Polski sanepid chyba by uciekł i zamknął lokal korespondencyjny. Bez względu na markę, obsługa często zapomina, że jest w pracy i może warto byłoby nieco zagęścić ruchy. A prym wiodą tu apteki, gdzie wykupując prostą receptę spędzasz na tym 15 minut, nie licząc niekończącego się oczekiwania na swoją kolej. Innym drażniącym faktem jest samo poruszanie się w przestrzeniach publicznych, jak chodniki czy sklepy. Szwed zatrzyma się na środku przejścia między półkami, zawsze w najciaśniejszym miejscu sklepu, i prowadzi dyskusję, czy to przez telefon, czy ze znajomymi. Totalnie wywalone na fakt, że tarasuje drogę innym, tak jakby nie można było stanąć metr dalej. Wbijana im do głowy od najmłodszych lat życia idealizacja własnego kraju nie pozwala im na własne myślenie, przez co absurd goni absurd w tym kraju. Ekologia wypaczona do granic możliwości prowadzi do marnotrawstwa na ogromną skalę. Poczynając od wszelkiego rodzaju owoców gnijących pod krzakiem czy drzewem, bo żywność to tylko w sklepie, przez produkcję nieopisanych ilości śmieci przez gospodarstwo domowe, po marnowanie olbrzymich ilości materiałów budowlanych i innych. Bez wątpienia bardzo ważną sprawą jest pogoda. Trudno przecenić długofalowy jej wpływ na codzienne życie. Długie, ciemne zimy i chłodne lata mogą być trudne do zniesienia dla wielu osób. Jak wiecie z innych moich filmów, klimat tu, choć często jest zbliżony do polskiego, to pogoda potrafi irytować. Latem 20 godzin światła słonecznego, a zimą 18 godzin ciemności na dobę przy bardzo wilgotnej i wietrznej pogodzie potrafi dać się we znaki. Mówiłem o tym w innym filmie, więc nie ma sensu tu rozwijać tego tematu. Wielu zirytuje prędzej czy później fakt bardzo małej ilości bankomatów, z których znakomita większość znajduje się i tak wewnątrz stosunkowo wcześnie zamykanych sklepów. Podobnie ma się sprawa z nieśmiało pojawiającymi się w Szwecji paczkomatami. Taki bezsens totalny. Wisienką na torcie z tych bezsensów są wpłatomaty. Często jeden na dzielnicę to już luksus. Nie lepiej ma się sprawa z bankami. W Polsce wchodzisz do oddziału i załatwiasz swoje sprawy od ręki. Tu musisz wizytę zabukować odpowiednio wcześniej, aby w ogóle do banku wejść. Nie wspomnę już o kompetencji osób tam pracujących, bo proste sprawy wymagają kilku wizyt w kilku okienkach. Kolejną irytującą sprawą w tym skandynawskim raju jest rozlazła biurokracja. Ale o tej kwestii opowiadałem w innym filmie, na który zainteresowanych zapraszam, a link znajdziecie w opisie. O irytująco wysokich podatkach też tam opowiadam, gdyby kogoś temat interesował. Szwecja ma jedne z najwyższych podatków na świecie, co może być szokiem dla osób przyzwyczajonych do niższych stawek. Do przyjemnych nie należą również bardzo wysokie ceny zarówno produktów, jak i usług, nie wspominając już o kosztach życia zabierających często połowę miesięcznej wypłaty. Usługi takie jak fryzjer, mechanik czy naprawy domowe są bardzo kosztowne. Ceny wynajmu jedzenia i innych podstawowych potrzeb są również bardzo wysokie, nawet na szwedzkie zarobki. Jak widzicie, jest masa rzeczy, które tu niekoniecznie muszą się podobać. Jak wszędzie są plusy i minusy. Szwecja jest jaka jest i obcym nie musi się podobać. Skoro Szwedom odpowiada, można albo to wszystko zaakceptować, albo zmienić kraj. Mam nadzieję, że Was zainteresowały szwedzkie atrakcje. Dziękuję za obejrzenie, przypominam o zasubskrybowaniu kanału i zapraszam na inne materiały na kanale. Inną, nie mniej niefajną sprawą jest jakość szwedzkich fast foodów. Hamburgery czy hot dogi w słodkiej bułce smakujące tekturą z przyprawami to standard i nie oczekuj niczego lepszego za wcale niemałe pieniądze.